mieliście w lodówkach pokody kokosowe. No. Takie. O. Ale właśnie tą. Ta jest lepsza. Tu jest jeszcze taka druga. Ta jest gorsza. No, ta jest gorsza, ta jest lepsza. Wybierajcie tą z zieloną zakrętką, a nie z niebieską. Dorota wpadła na pomysł, że chyba je weźmie, żeby się nie popsuło zanim dojrzeje. Połączy ładnie, tak jak było. Do tego gumką ładnie je tutaj owinie. Bo do lodówki włożymy, to już nie dojrzeje. Siema, siema, trzeba uważać na głowy, bo bardzo nisko zadaszenie. Przyjechaliśmy na taki market, gdzie zawsze było bardzo dużo jedzenia, a dzisiaj jakoś tak nie ma dużo jedzenia. Ale no do głowy, znaczy dach nad głową dotyka mnie, sznurki mnie dotykają, takie różne rzeczy. Ale mam nadzieję, że uda nam się coś kupić tutaj do jedzenia. Widzę, że kokosy są po 25 batów, ale są dużo mniejsze niż ten, co ja piłem ostatnio za 50 batów na mieście. No ale tu 25. Ciekawa cena. Troszkę jedzenia ogólnie jest, ale albo się dopiero rozkładają, albo nie wiem o co chodzi, bo z tym targiem to jest jakoś tak dziwnie, kurczę. Raz byliśmy tutaj o 13, tak jak dzisiaj, i było bardzo dużo jedzenia. Raz byliśmy wieczorem, to było dużo, a później wieczorem nie było, a w dzień było. Jakoś tak nie umiem go rozgryźć, kiedy tutaj najlepiej przyjść coś zjeść, kiedy tu jest najwięcej tych wszystkich stoisk. Dzisiaj jest słabiutko. Dzisiaj się podzieliliśmy, bierzemy z jednego stanowiska, żeby sprawdzić, czy są dobre, Dorota bierze, a ja biorę z drugiego stanowiska, żeby porównać, gdzie lepiej. Dobierzemy taką... Dobierzemy taką nóżkę za 5 batów. Tutaj to jest panierki od cholery. Arbuziki. Tutaj chyba ustawianie się pod nowe stoiska jakieś. Może właśnie na wieczór? Nie wiem. No nie wiem, no co, jedziemy gdzieś jeszcze, czy co? Nie, ja w sumie też nie jestem na to bardzo wolna. Mimo, że to zjadła, ale... Ja bym zjadł jakąś sałatkę jeszcze. Z 7-Elevena to tutaj sałatek nie mają. Nie pikali w rodzinie. No to jedynie co to do babeczki, nie? No bo gdzie? Najsmaczniejsza. Co, Emma? Co ci nie pasuje? 13:30. Nie lubię jeździć do babeczki. Półtorej godziny? Tak? Mało. No. Dzisiaj mamy lekko napięty terminarz, bo Dorotka jest umówiona na co? Na rzęsy. Rzęsy. Wiecie sobie zrobić rzęsy. Tak, auto chcę zaparkować. Gdzie? Co, to zwariowało? My tu mamy zaparkowany skuter. Ale tutaj jest miejsce parkingowe dla. A, tu taki wielki parking, może parkować gdzie chce. A, chowasz? Dobra, pomału, 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 o teraz. Wpadliśmy jeszcze na takie stoisko pod naszym domem, gdzie pani robi nam papaje salat. Dorka kupiła sobie warzywa. Pokaż Dorka, jakie masz ładne warzywa. Takie masz ładne warzywa. Będziesz sobie sama robić sałatkę. Dorka będzie sobie robić sama sałatkę. O, pani już tutaj. Robię sobie kawę, a do kawy zawsze chce się coś słodkiego, ale niestety nic nie ma. Może Emma, może ty pójdziesz do sklepu kupić coś słodkiego? Czemu? Kawę to my trzymamy w lodówce. Kawę trzymamy w lodówce. A w ogóle w lodówce to nic nie mamy. Pusta lodówka, no bo przecież co tu jest? O, jeden banan, woda mineralna, czosnek. O, jakaś kola się znalazła. Sosy. No i co? I robię sobie kawę i kawę trzymamy w lodówce. Kawę zalewam sobie tylko taką małą ilością gorącej wody w wrzątku. O Jezus. Dobra, tyle wystarczy. Tak, i teraz tylko to rozmieszać ładnie, rozmieszać i zasypać całą szklankę lodem. I jak ewentualnie zostanie miejsca, to wtedy dolać trochę zimnej wody zwykłej. No akurat miałem taką fajną, dużą bryłę lodu. No i to właśnie tak się troszeczkę już więcej tego zrobiło, bo tylko tyle było, a już jest tyle. No i dolejemy jeszcze troszkę wody, żeby nie było. Ojejku, za dużo troszkę. Ale dobra. O. Dosłownie to będzie bardzo zimne za sekundę. Czy już jest pewnie. A za pół minutki będzie już bardzo idealna temperatura na gorące dni. See you, bye bye. See you, do zobaczenia za chwilę. Gdzie ty tam idziesz? Polish lunch. Nie, Polish, no Polish lunch. Polish lunch? Polish lunch Pattaya. A tam jest taki. Polish lunch Pattaya. Tak się śmiesznie nazywa. O, tam jest. Polish lunch, Pattaya. Dobra, to żegnamy. Która jest za 10? O, to myśmy tu jechali 6 minut? 5 minut, no.
jedziemy? A gdzie jedziemy? Co? Gdzie jedziemy? Na lody do Maka. Do Maka? Tak. A do którego? Do którego? Na Sojbukau. Na Sojbukau? Dobra, to jedziemy na Sojbukau. To tam. Ojejku, z tymi lodami w Maku to zawsze mamy jakiś problem. Chociaż ostatnio wytłumaczyłem i zrozumieli, że mają dać... Inaczej. Że mają dać inaczej. Że... To miał być tak, jeden cały czekoladowy, bez tak. Na dole. No. Tylko w takim pudełeczku plastikowym. Tak. A ten zrobić truskawkowy. No, ten miał być... A dali dwie polewy czekoladowe do jednego loda, a jednego zrobili truskawkowego. O Jezus, namieszali w każdym bądź razie. Nie dali ekstra dipu, który zamówiliśmy separate, tylko dali... Dożyli do loda. No jak my się teraz mamy tą czekoladą podzielić? A jednak okazuje się, że na tym targu wszystko zaczyna się troszeczkę później niż byliśmy, bo wcześniej byliśmy około 13, teraz jesteśmy po 16. No i to od razu widać, ile teraz jest ludzi, ile jest stoisk, ile jest różnego jedzenia. No teraz to tu się dzieje po prostu normalnie. Teraz jest tutaj po prostu normalnie. Idziemy zapytać o kurczaki, te, które chcieliśmy kupić wcześniej. Może się da kupić, bo teraz już nie jesteśmy głodni, ale z pół kurczaka moglibyśmy sobie na kolację ewentualnie wziąć. Ale pani ładne ma tutaj seafoody. Pół kurczaczka kosztuje 80 batów, całe 150. Pani jeszcze pociacha, pociacha i gra muzyka. Dorota poszła jeszcze po papaję, owoc. Zobaczymy. O, a właśnie tu są wcześniej, to są wcześniejsze te kurcze skrzynki, które były puste, co mówiłem, że się właśnie szykują. No to właśnie już się wyszykowali z wszystkimi owocami tutaj. Bo tam jest pan, co sprzedaje arbuzy, co go wcześniej było widać, to był wtedy sam, a teraz już są wszyscy. Teraz już są wszyscy. Tam fajnie wiszą te kiełbaski takie na sznurkach. A tam miasto, a tu już jest tak troszeczkę dalej od miasta. Jak tam? Papaja i mango. Mamy wszystko? Papaja, mango. Dobra, spadamy z tego zamieszania. Kurde, ale zamieszanie. Danie, na które poluję, ale coś się nie mogę na nie zdecydować, ale chętnie bym spróbował. Zjadłabyś mi taką? Co to jest? To jest ten. Kałamarnica taka, no. Ale ma matki ładne. No. Hello. Hello. Może się w końcu kiedyś zdecyduję, tak jak na tą wątróbkę. I w końcu sobie może kiedyś kupię, ale może na Phuket. Nie wiem, czy to widać, jaka wielka jest ta noga. Ale ta noga jest widać taka... w porównaniu z twoją głową, no z twoim palcem. Jak mój palec, jak ten palec, to taka jest ta noga. Ale haka. Spróbuję, czy dobra. No dobra, czekajcie, jeszcze pokażę wam jedną. Tom czekajcie, nigdzie nie idźcie. Tą wziąłem dla Emi. Emi ją bardzo lubi. Tą sobie wziąłeś, żeby sobie ten, właśnie, w lesy podrapać. Możemy później spróbuję, ale... No dobry kurczak, tylko malutki. No ale dobrze, bo już jesteśmy wszyscy najedzeni. To... Już słońce zachodzi, to już ten... Czas na kolację. Ale nawet fajnie widać. Emma, dajesz! Dajesz! Szybciej! O. Dora! Ruchy! Ruchy, karaluchy! Coś tam widać, powiem ci nawet. Co ty to masz na tych rękach? Ślimaka. Ślimaka. Który będzie dzisiaj u nas nocował. Będzie nocował? Mhm. Kurczę, muszę przetrzeć kamerę, bo taka chyba brudna, że nic nie widać. O, teraz go pięknie widać. No, ale piękny ślimak. Ej, on pływa. On pływa w kałuży, patrz. No. Dobra, to nigdzie mi się tu nie schowa, ale poczekaj. Ślimak.
Ślimak, ale ciśniesz. Ślimak, ślimak, pokaż rogi, dam ci sera na pierogi. No. Na leśniki, tylko nie bądź taki dziki. No, a pamiętacie, jakie wielkie były na Zanzibarze ślimaki? Nie. Nie pamiętasz, jakie były na Zanzibarze? Nie. Na Zanzibarze to jak moja dłoń. Takie ślimaki były. No takie. A, pamiętam! No. Wika Damiana, przyjaciele. No. Czyli one były takie wielkie, normalnie prawie jak dłoń, no troszkę mniejsze, ale kurde, na długość to jak dłoń, takie wielkie ślimaki na Zanzibarze były. No powiem wam, że taki okaz to należałoby nagrać, bo ja na przykład nigdy w życiu takiego tu jeszcze w Tajlandii nie widziałem. No jest naprawdę jak co najmniej, no Doroty dłoń. Myślę, że lekko. Ja takiego bydlaka tutaj jeszcze nigdy w życiu w Tajlandii jeszcze takiego nie widziałem. A tutaj takie miejsce, jakie jest, takie jest. Kurde, a on w środku po drzwiach windy biega. No to bym się nie spodziewał, naprawdę. Okaz, no jak mówię, no okaz pierwsza klasa. Nie wiem, skąd on się tu mógł wziąć. Ale no, ładny skurczybyk. Nie chciałbym mieć takiego w domu. Ej, Gorzy, to ta winda, ona się otworzy. Chodź tutaj, Misiu, chodź w tą stronę. No. I wszedł gdzieś, nie wiem gdzie. Ja teraz tam tą windą nie pojadę. Ja też tą windą nie pojadę. Teraz, Dorota, musisz wejść. Kto jedzie do góry? I Dora, musisz teraz... Co? Nie, on... Gdzie pojechał, jak winda została? Musisz teraz wejść do środka. To zaraz wyjdzie. Wiesz, co musisz zrobić, Dora? Musisz teraz wejść tam do tej windy, nacisnąć hodl, wyjść i... Nie hodl, tylko hold. Hold. A pająk se pojeździ? Musisz teraz wejść do środka, nacisnąć hold. A my wtedy włączymy drugą windę, no, żeby druga po nas zjechała. Ja sobie tam wejdę, tak? Że my tam no. Ten. No, dawaj jedynkę. Myślę, że ja będę taka, że się nie odważę. Ja wiem, że ty się odważysz. Idź, naciśnij hold, a my naciśniemy drugą windę. No, come on. Dobra. Dorota poszła tam do środka, wyszła, a ja w tej chwili wołam drugą windę. O, w tej chwili jedzie druga winda. My sobie akurat karniemy się, lepiej się karnijmy tą może. Nie. Tutaj, tego zostawimy tutaj w spokoju, niech on... Ale on tam wszedł między drzwi, wiesz? On tam gdzieś poszedł w mury, ale spokojnie, niech on sobie tam siedzi, a my po prostu pojedziemy sobie tą windą. Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Wchodzę, naciskamy ósemeczkę. O, cyk, 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 butem, o. Mamy prosto z basenu. No być może, w każdym razie jedziemy. Nie widzę nic, więc możemy jechać. Jedziemy. Go, 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 go.